Radni miejscy Wrocławia chcą zmienić ordynację wyborczą do rad osiedli. Projekt budzi sprzeciw partii Razem i Zieloni, które dziś przedstawiły swoje uwagi i nowe rozwiązania. Jeden z pomysłów zakłada, aby radni byli wybierani w ramach jednego, wielomandatowego okręgu obejmującego całe osiedle. Mamy taki pomysł, żeby po prostu rady osiedlowe były poszczególnymi okręgami wyborczymi wielomandatowymi. Czyli jeżeli mamy powiedzmy w radzie osiedlowej 20 miejsc i będzie 40 kandydatów, to wiemy przynajmniej, że w tej radzie osiedlowej są osoby chętne do uczestniczenia w wyborach. Jeżeli rzeczywiście utrzyma się przepis, że musi być przynajmniej liczba kandydatów równa liczbie mandatów, to jeżeli nie zostanie on powołany, ta rada osiedlowa, to tylko i wyłącznie w tym wypadku, jeżeli rzeczywiście liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba mandatów. Kontrowersje budzi również liczba kandydatów startujących w wyborach. Projekt zakłada, że na danym osiedlu musi być ich więcej niż mandatów w Radzie. W 2013 roku, gdyby ten paragraf był w użytku, wówczas nie powstałoby aż 19 z 47 dotychczasowych rad osiedla. Dotychczasowy zapis pozwala na powstanie rady osiedla w przypadku co najmniej równej liczby kandydatów i kandydatek w każdym okręgu wyborczym do danej rady. W 2013 roku przez ten zapis na 12 osiedlach nie przeprowadzono nawet wyborów. Dochodziły do nas nawet takie sygnały, że niektórym radnym w radach osiedla zależało na tym, żeby tych kandydatów nie było, bo wtedy bez wyboru, bez problemów wchodzą do rady. Chodzi o to, żeby wybrać. No, chodzi o to, że jeżeli będzie już nawet jedna osoba więcej, to już mamy ze zjawiskiem wyboru, a nie powoływania. Jeśli przez zbyt małą liczbę kandydatów rada osiedla nie powstanie, wybory będzie można powtórzyć. Także jest nabór drugi, że uważam, że każde osiedle, które zadba o to, to w tym drugim naborze znajdzie te osoby chętne, które będą kandydować do tej rady. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na sesji Rady Miejskiej 24 listopada. Dla Echo 24 Marta Laburda.